19 czerwca w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku kulturalno-oświatowego Uniwersytetu III wieku. Kończymy bardzo uroczyście z podziękowaniami za pracę liderów, za kreowanie sylwetki Uniwersytetu, za całokształt działalności merytorycznej, ale także mamy część artystyczną. Dzisiaj na scenie zaprezentuje się kabaret Bakalaret, który notabene jesienią będzie obchodził swój jubileusz. Już Państwa na ten jubileusz serdecznie zapraszamy. A dzisiaj zobaczymy seniorów w programie Powróćmy dziś do dawnych lat. Będzie śmiesznie, będzie z lekkim przekąsem, ale przede wszystkim wesoło. I kabaret w ogóle powstał jako jedna z pierwszych sekcji i w kabarecie jest w tej chwili 12 osób. To tak się mniej więcej waha między 15 a 12. Pasjonaci głównie pracują w naszych sekcjach i to dla nas jest bardzo korzystne, bo my wtedy nie opłacamy żadnych instruktorów czy wykładowców, tym bardziej, że naszymi liderami są nauczyciele głównie. Nauczyciele też się realizują, bo dość młodo przeszli na emerytury, więc mają możliwość jeszcze przekazać swoje własne pasje i realizować się to, co kochają, albo to, czego jeszcze nie zrobili pracując. Najbardziej zawsze się obawiam występu, ale przygotowania są tak miłe, tak przyjemne. My po prostu siedzimy wszyscy w koło i każdy ktoś to temu rzuca pomysłami, no i zbieramy materiał. Jedni piszą, drudzy po prostu coś gdzieś widzieli, czy słyszeli, czy po prostu gdzieś czytali i podsuwają pomysły. Czasami przerabiamy niektóre rzeczy na swoją po prostu modłę, tak żeby to nam pasowało do naszego programu. No to jest naprawdę dla nas przedniara zabawa. Ja tego to bardzo lubię, to chyba najbardziej. Twórcy tego kabaretu bardzo bystrzy obserwatorzy rzeczywistości. Strach przemknąć koło nich, bo wypatrzą wszystko. No i no, trzeba docenić to, że z takim przymrużeniem oka podchodzą do bardzo nieraz poważnych tematów, ale zwracają uwagę na to, że śmiech to zdrowie, że z każdej sytuacji tym pogodą ducha można wybrnąć i można się zbudować. No i znajdują tak jakby receptę i wskazanie w tych swoich przedstawieniach. Pstryczka w nos nieraz nam, samorządowcom, dadzą i pokażą, co jest złe i co należałoby poprawić. Także mówię, że ta bystra obserwacja powoduje, że trzymamy się na wodzy, swoje języki, pilnujemy swoich zasad, bo wiemy, że możemy paść łupem tego kabaretu, ale to bardzo cenne, bo wskazują nam naprawdę nasze przywary i do życia podchodzą z wielkim humorem. I to jest ogromna zaleta tych wszystkich ludzi, którzy ten kabaret tworzą.